fajnie, że zdobyliśmy 3 punkty, ale na pewno ta gra nie wyglądała do końca tak, jakbyśmy chcieli. Na pewno zbyt często traciliśmy kontrolę w tym meczu i przeciwnik przejmował inicjatywę. Mieliśmy sporo sytuacji, żeby strzelić kilka bramek więcej. Myślę, że gdyby wpadło 2-3 bramki, to ten mecz by się uspokoił. A tak cały czas przeciwnik szukał swojej szansy i wierzył w odrobienie tego niekorzystnego rezultatu. To się zdarza, to jest piłka nożna, także nie tacy nie strzelali rzutów karnych, ale mieliśmy jeszcze kilka dogodnych sytuacji, które powinniśmy zmienić na gola, a niestety tak się nie stało, co też chyba wprowadzało podświadomie nerwowość poczynienia zespołu. Tak jak Daniel powiedział, mimo że mieliśmy korzystny wynik, bo do przerwy było 2-0, to cały czas miałem wrażenie, że nie mamy jakby pełnej kontroli i ten wynik jest jakby sprawą otwartą, bo jak to jeden z trenerów powiedział, 2-0 najbardziej niebezpieczny wynik, więc w jakimś stopniu się to sprawdziło, że cały czas musieliśmy być czujni. Nie zamknęliśmy tego spotkania i przez to ta nerwowość do końca spotkania. Myślę, że musimy troszeczkę mądrzej zagrać, zwłaszcza w momencie, kiedy odbieramy piłkę, te przestrzenie w drugiej połowie były ogromne i zamiast my prowadzić grę, uspokoić, to napędzaliśmy przeciwnika stratami i przez to było nerwowo. Czy to zmęczenie, czy to jeszcze brak koncentracji, czy to ten wiek juniorski, który powoduje, że zawodnicy grają? No w kratkę, nie oszukujmy się, raz lepiej, raz gorzej, jak to prawa młodzieży. Powiedziałeś wszystko, no, prawo młodzieży i myślę, że doświadczenie, no, z każdym meczem muszą chłopaki wyciągać wnioski, dlatego dobrze, że takie mecze rozgrywamy, bo jest materiał do pokazania, jak się zachować lepiej i myślę, że z tego wyciągną wnioski i tylko będzie w następnych spotkaniach spokojniej. Na pewno uraz Jorge i jego zejście z boiska nie pomogło w uspokojeniu naszej gry, bo jest to kluczowy zawodnik, chyba najlepszy obrońca w tej lidze. Jak poważny to jest uraz, to jeszcze tego nie wiemy. Myślę, że będziemy wiedzieli to koło poniedziałku. Także oby to uraz był tylko powierzchowny i żeby był w następnym meczu do gry.